zamieszanie związane z ratyfikacją traktatu lizbońskiego w państwach Wspólnoty Europejskiej trwa. Wczoraj pan prezydent Kaczyński zapowiedział, że nie ma ochoty podpisywać dokumentu ratyfikującego w Polsce traktat w wyniku bezzasadności samego traktatu spowodowanego irlandzkim nie w referendum na Zielonej Wyspie. Przez media zachodniej Europy przeszła fala potępieńczych ataków. Celowały w nich szczególnie media, oczywiście niemieckie, potem francuskie, które przytoczyły wypowiedź samego prezydenta Sarkozy'ego o tym, że niemalże się obraził na prezydenta Kaczyńskiego za tą decyzję. Dzisiaj dołączyły media włoskie, w których można było wyczytać między innymi, że minister spraw zagranicznych Włoch Frank Fratinelli będzie starał się wpłynąć wszelkimi sposobami na zmianę tej decyzji o niepodpisywaniu traktatu przez prezydenta Kaczyńskiego. Także katolickie pismo Avvenire użyło niemalże obelżywego sformułowania, pisząc o prezydencie Kaczyńskim jako ekshibicjoniście, którego działanie może doprowadzić do niemalże jakichś zamieszek, a na pewno pogorszenia życia mieszkańców Europy. To są zagraniczne echa decyzji prezydenta Kaczyńskiego, ale warto przyjrzeć się być może wewnętrznym, krajowym motywom mający duży wpływ na decyzję prezydenta Kaczyńskiego. Otóż w zeszłym tygodniu przez media polskie przeszła cicha, ale jednak zauważona informacja o tym, że środowisko związane z Radiem Maryja po raz kolejny chcą powołać byt polityczny, inny, kolejny byt polityczny, opierający się głównie na pogrobowcach z Ligi Polskiej i ich rodzin, która jest w tej chwili w fazie już agonalnej, do których być może dołączą niechętnie nastawieni do Unii Europejskiej posłowie i posłanki PiS, Prawa i Sprawiedliwości, wsparci jeszcze dodatkowo byłymi posłami i posłankami ze Samoobrony. No, to będzie pewnie jakaś wybuchowa mieszanka, ale na pewno będzie spojona autentyczną niechęcią do uczestnictwa Polski w unijnym kołchozie. Natomiast działanie prezydenta Kaczyńskiego wydaje się po prostu być kolejną koniunkturalną zagrywką mającą na celu poprawienie wizerunku Prawa i Sprawiedliwości, którym kieruje jego brat Jarosław. Warto zastanowić się, czy tego typu, mając w pamięci, tego typu działanie, mając w pamięci o to, że przecież to nie kto inny, prezydent Kaczyński. Oczywiście razem z premierem Donaldem Tuskiem pojechali do Lizbony podpisywać traktat, a potem zawzięcie przez tygodnie kłócili się, który jest godzien miana właściwego ojca tego sukcesu, jak przedstawiały oba środowiska, i PiS-u, i PO dla Polski. Mając to wszystko na względzie, warto zastanowić się nad immanentnym koniunkturalizmem tak środowiska Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u. Koniunkturalizmem, który jest wybitną cechą działań przedstawicieli tych partii, które no, może oczywiście pomagać politykom przy utrzymaniu się władzy, niekoniecznie rządowej, ale na pewno parlamentarnej. Ale koniunkturalizm, który z jednej strony jest dobry dla życia politycznego pewnych środowisk w Polsce, raczej nie jest dobry dla ludzi, którzy myślą poważnie o suwerenności i niepodległości Polski.